Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem organizacyjnym. Na początek chciałabym wszystkim podziękować za Wasze komentarze pod ostatnim filmikiem, za wszystkie Wasze prywatne wiadomości, za to, że coraz więcej osób przyłącza się do mnie na Facebooku, na Twitterze. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam raz jeszcze wszystkie te osoby, które nie są ze mną i na Twitterze, i na Facebooku. Podam Wam stronki, adresy pod spodem, pod filmikiem. Moi drodzy, zorganizowałam takie małe rozdanie i spośród tych wszystkich osób, które umieściły komentarze pod moim ostatnim filmikiem, obiecałam, że rozlosuję pomadki, które zmieniają kolory. Właściwie są to te zielone pomadki, które widzieliście. I obiecałam, że będą one trzy, także obietnicy dotrzymuję. Są pomadki trzy, nieodpakowane, rzecz jasna, nowiuteńkie, nieruszane. No i uwaga, uwaga, te trzy pomadki, każda z nich wędruje do... Uwaga, uwaga... Serdecznie gratuluję. Te pomadki wędrują do Was. Proszę o kontakt ze mną, żebyście mi posłali swoje namiary, gdzie mam je wysłać. Gratuluję raz jeszcze. No i kolejny punkt, programu właściwie, to chciałabym Wam zaproponować coś, co już od pewnego czasu chodzi za mną i właściwie pomyślałam, że w końcu czas najwyższy, żeby zorganizować jakieś spotkanie. Spotkanie osób właśnie w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Londynie. Pozwolę sobie po prostu zaproponować Londyn, to miasto, ponieważ ja tutaj mieszkam i jeżeli chodzi to ode mnie, to no... Przepraszam, proponuję Londyn. Te osoby, które są spoza Londynu, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Ale póki, kochani, to spotkanie zorganizujemy, to ja bym bardzo Was prosiła o to, żebyśmy jakoś się właśnie dogadali. Czyli, moi drodzy, proszę, żebyście pod tym filmikiem napisali mi, jakie daty byłyby dla Was najlepsze. Czy to miałby być weekend, czy to miałby być jakiś dzień w tygodniu. Podejrzewam, że chyba weekend będzie najlepszy, żebyśmy mogły wszyscy, być może jacyś panowie również, spotkać się w jednym miejscu. I słuchajcie, ja sobie myślałam o takim miejscu, które jest dosyć fajne i to nie jest do końca w centrum Londynu. Pomyślałam, żebyśmy się spotkali pod Westfieldem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może ktoś wymyśli jakieś inne miejsce. Może to być Hyde Park. Może to być Oxford Street. Tylko to są miejsca, gdzie naprawdę jest mnóstwo ludzi. Natomiast pod Westfieldem jest taki placyk, na którym można spokojnie się spotkać i pójść sobie gdzieś na kawę, nie wiem, na zakupy, cokolwiek. Ale oczywiście, moi drodzy, to jest moja propozycja tylko. Ja wychodzę z taką ofertą dla Was i mam nadzieję, że ta propozycja Wam się spodoba. Czyli kochani, myślę, że możemy spotkać się albo we wrześniu, albo w październiku, jeżeli nie będzie to dobry okres. Także proszę, żebyście pisali pod spodem, pod tym filmikiem daty, godziny. Chociaż godzina to jest, myślę, że taka umowna, można zawsze powiedzieć, powiedzmy od godziny 14-15, coś w tym stylu, sobota albo niedziela. I chciałabym, żeby w tym spotkaniu wzięło jak najwięcej osób właśnie, które mieszkają w Londynie, czy też poza Londynem, żebyśmy mogły wszystkie się spotkać, żebyśmy mogły ponagrywać wspólnie razem jakieś filmiki, powymieniać się doświadczeniami. Wiem, że Joasia, panna Joanna Makeup w Polsce, organizowała takie spotkania i z tego, co widziałam, to się udały. Miejmy nadzieję, że nam
takie spotkanie również się uda, jeżeli oczywiście dojdzie do skutku. Także kochani, zapraszam Was bardzo gorąco do tego, żebyśmy razem coś fajnego zorganizowali, bo w końcu czas najwyższy, żeby te osoby, które tutaj mieszkają, jeszcze się nie znają z YouTube'a, żeby się po prostu poznały osobiście. Oczywiście nie tylko te osoby, które kręcą filmiki, ale ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy również komentują, którzy nie kręcą, którzy mają swoje blogi, te osoby, które nas oglądają, nie udzielają się i chciałyby po prostu poznać się wspólnie i razem usiąść, pośmiać się, pogadać, też wezmą w tym spotkaniu udział. Dlatego kochani, uważam, że spotkanie w Londynie mogłoby się odbyć w najbliższym czasie, powiedzmy wrzesień, październik. Piszcie proszę daty, jakoś to razem wszystko skleimy, jakoś razem się spotkamy. Postaram się też umieścić na Facebooku taką jakby stronkę, gdzie będzie można się dołączać do tego spotkania, jeżeli oczywiście datę już ustalimy. Także kochani, proszę Was, żebyśmy mniej więcej ustalili taką datę ruchomą jakąś, no i wtedy myślę, że pod filmikiem w komentarzach się dogadamy. Co Wy na to? Oczywiście mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podoba, bo ja naprawdę bardzo chciałabym poznać te osoby, których jeszcze nie znam. Bardzo chciałabym poznać moich widzów, osoby, które po prostu nie kręcą filmików, które mają zamiar kręcić. W ogóle byłoby cudownie z Wami się spotkać na kawce, usiąść i pośmiać się i naprawdę na żywo zobaczyć się w końcu i jakoś tak fajnie spędzić razem ze sobą popołudnie, wieczór. Moi kochani, w takim razie to jest kolejna sprawa. Cóż jeszcze? W najbliższym czasie na moim kanale pojawią się kolejne części od Z do A w życie WK, także bądźcie cierpliwi. Niebawem też pojawi się pewna niespodzianka, która jest skierowana specjalnie do wszystkich osób, które kochają YouTube. Także bądźcie gotowi na to. To niebawem już naprawdę praktycznie jest... no niebawem, czyli właściwie już, dlatego pewnie po tym filmiku, który teraz wrzucę, następny filmik będzie właśnie to, ten niebawem. Kochani, to chyba byłoby na tyle. Ja w takim razie udaję się na spacer, bo jest dosyć fajna pogoda. Dzisiejszy dzień spędziłam nad wodą i naprawdę spędziłam fajnie ten dzień i uważam, że trzeba korzystać z tych ostatnich minut i nie wiem, godzin lata. Ale jeszcze Wam opowiem taką historię, słuchajcie, póki się rozgadałam, to przy okazji będę gadała coś przynajmniej, co być może Was rozbawi. Ostatnio miałam fajną przygodę, słuchajcie. Ja muszę się z Wami tą przygodą podzielić. Szłam sobie rano do pracy, było godzina... przed godziną 8 jakoś szłam na pociąg i słuchajcie, ja mieszkam niedaleko sądu, a obok tego sądu rosną sobie dwie ogromne grusze i jabłoń, więc cóż, słuchajcie, ja sobie zawsze przechodzę pod tymi jabłkami, gruszkami, prawda, one czasami sobie gdzieś tam spadną, no ale nie podnoszę, bo ani nie mam czasu, ani nie mam ochoty. I cóż, i ostatnio szłam właśnie sobie pod, znaczy może nie do końca pod, ale miałam zamiar przejść pod tą gruszą, natomiast przede mną szedł pan, pięknie ubrany w garniturku z staczuszką, no i szedł gdzieś tak jakieś 3 metry przede mną i słuchajcie, i co się stało? I temu panu na głowę upadła gruszka. No i ten pan jak się obrócił do mnie, bo ja oczywiście wariatka zaczęłam się śmiać. Ja się zaczęłam śmiać, bo nie mogłam się opanować. Szłam z tyłu i naprawdę, co byście powiedzieli na to, że ktoś z Was idzie z tyłu i widzi, że komuś spada gruszka na głowę. Oczywiście on nie zemdlał, absolutnie. Tylko był wkurzony. Co zrobił? On się odwrócił i tak... Jak tak w ogóle można? Czy pani jest jakaś nienormalna? Oczywiście po angielsku, nie będę teraz przeklinać. Nawet po polsku nie mam zamiaru. Czy pani jakaś chora? Pani jest jakaś psychiczna? A ja nie mogłam naprawdę ze śmiechu wytrzymać i ja po prostu próbowałam mu przerwać. Mówię, proszę pana, ale jakaś nienormalna, chora, głupia, taka stara i taka głupia. Ja mówię, proszę pana, ale pan...
Jakaś nienormalna, Boże, co do dzieci rozumiem, ale taka... Ja mówię, proszę pana, ale niech pan... Zamknij się, głupia babo, co ty nienormalna, rzucasz we mnie gruszkami. Proszę pana, niech pan spojrzy na górę. Facet tak stał, spojrzał na górę. Ja wie, pod czym pan stoi? Pan stoi pod drzewem, tak, z gruszkami. No i ta gruszka panu spadła na główkę i bardzo mi z tego powodu przykro, bo po prostu mnie to rozbawiło. Słuchajcie, facet mówi do mnie tak, a to był wtorek, a u nas poniedziałek był bank holiday, czyli wolny dzień od pracy. Mówi tak do mnie. O Boże, wie pani co? Nie, nic. Od rana mi się nic nie udaje. Panią bardzo, bardzo przepraszam. Od rana mi się nic nie udaje, po prostu nienawidzę poniedziałków, nienawidzę takich sytuacji. A ja mówię, proszę pana, dzisiaj jest wtorek. A, no jeszcze tego. Jeszcze do tego wtorek, tak, oczywiście. Pomyliło mi się i tak dalej. Słuchajcie, była to zbyt może taka nagła jego agresja, prawda, do mnie. Prawie o mały włos nie podszedł i mnie nie rozszarpał. Ale ja go rozumiem, no oczywiście facet pokłócił się z żoną, bo potem szłam z nim do stacji i mi opowiadał z samego rana niezbyt dobrze, jakoś mu się zaczął ten dzień, wtorek, myślał, że w ogóle poniedziałek, także no, wyszło jak wyszło, słuchajcie, i no, tak jakoś straszę, także to była przygoda z gruszką, a w ogóle nie wiem, czy widzicie, zaczęłam się świecić, bo dzisiaj w ogóle jest mi tak ciepło strasznie, a jest chyba ostatni dzień lata. I to chyba byłoby na tyle tym miłym akcentem. Jakoś mi się dzisiaj język plącze w ogóle, nie wiem, nie, może dlatego, że jestem zmęczona tym upałem. Ach tak, 2 dni upału, ja jestem zmęczona. Ojejku, chciałabym tak powiedzieć po miesiącu właśnie takich fajnych letnich dni. No nic, to byłoby chyba na tyle. Ja was serdecznie ściskam, pozdrawiam, całuję. Do miłego zobaczenia. Pomyślcie nad datą spotkania. Gratuluję raz jeszcze wygranych osób, które otrzymają ode mnie te magiczne pomadki zielono-różowe. Także do miłego zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa.